Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Minius portalu PTFO.pl, a to jest kolejny odcinek z cyklu Strzelnica. Dziś, jak zwykle, omówimy sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w Battlefield 4, ale zanim przejdę do rzeczy, pokrótce przypomnijmy sobie zasady, jakimi kierujemy się w tym cyklu. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie Wy. Zostawiacie swoje propozycje pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu sprawdzam, która z propozycji dostała najwięcej polubień i to właśnie nią się zajmuję. Zgodnie z tą zasadą, jak zwykle, zaglądamy sobie pod odcinek zeszłotygodniowy, czyli ten o CS5, gdzie Dziki Kaczor proponuje PKP. Jest to jego ulubiona broń, chciałby zobaczyć jej omówienie, a więc mówisz masz, zebrałeś najwięcej polubień i to właśnie PKP Pechenek. Chyba tak to się wymawia, dzisiaj się zajmiemy. Jak to w przypadku wszystkich broni podstawowych, które są bardzo dobrze opisane, zaczniemy sobie od statystyk wspomagając się grafiką z portalu synfig.com. I co mamy na początek? Otóż wiadomość niezbyt dobra, ponieważ szybkostrzelność wynosi jedynie 600 kul na minutę. Nie jest to wartość najniższa, jeżeli chodzi o karabiny żołnierza wsparcia, ale 600 kul na minutę to nie jest wartość, która w jakikolwiek sposób może konkurować z tymi szybkostrzelnymi dostępnymi w Battlefieldzie 4. Następnie mamy prędkość wylotową i tu kolejny zawód. Jedynie 560 metrów na sekundę, tym razem niestety najgorsza, jeżeli chodzi o wszystkie dostępne lekkie karabiny maszynowe. Podobnie sprawa ma się, jeżeli chodzi o maksymalny zasięg, zaledwie 840 metrów, ale biorąc pod uwagę tą prędkość wylotową, i tak nie będzie to miało większego znaczenia. Jeżeli chodzi o złe wiadomości, to przynajmniej na tą chwilę się z nimi rozstaniemy, ponieważ w tym momencie przechodzimy do modelu obrażeń, który wygląda naprawdę dobrze. Mamy tutaj maksymalne wynoszące 33 punkty do 8 metrów, potem zaczynają one opadać do minimalnych 25 powyżej metrów 75. I co taki model obrażeń oznacza? Otóż zacznijmy może od tyłu. 25 minimalnych obrażeń oznacza maksymalnie 4 kule, bez oczywiście ulepszenia polowego obronnego, na każdym dystansie. Oznacza to także maksymalnie 2 headshoty na każdym dystansie, co musicie przyznać, że daje sporo do myślenia. Co oznacza natomiast maksymalne 33? Otóż tutaj ciężko jest to interpretować na jakąś wielką korzyść PKP, ponieważ tak czy siak potrzebujemy 4 kul do zabicia. 3 razy 33 to jest 99 i jakkolwiek to tylko jeden punkt do 100, ja byłem bardzo zaskoczony, byłem wręcz zdumiony, jak często zdarzało się, że w wymianie 1 na 1 zostawiałem przeciwnika, który miał 1, 2, maksymalnie 3 punkty obrażeń życia pozostawione po tym, jak zdążył mnie położyć. Także naprawdę robi to różnicę. Niemniej jednak ten model obrażeń jest bardzo wysoki, jeden z najwyższych dostępnych w Battlefieldzie i to w pewien sposób rekompensować nam będzie tą niską szybkostrzelność i to na pewno będziemy starali się wykorzystać, dostosowując nasz styl gry do właśnie tego karabinu. Zaraz za modelem obrażeń, jak zwykle, mamy dział związany z amunicją oraz prędkościami przeładowania. I jak to się prezentuje? Otóż maksymalnie mamy dostępnych 100 naboi, co z jednej strony jest lekkim rozczarowaniem, ponieważ nie jest to 200, tak jak w przypadku MG4 czy też M249, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę niższą szybkostrzelność, trzeba przyznać, że pozbycie się ich wszystkich naprawdę może zająć sporo czasu. Jeżeli jednak nam się to uda lub jeżeli zbliżymy się do zera w takim stopniu, że uznamy, że przeładowanie będzie konieczne, wtedy, bez względu na to, czy będzie to długie czy krótkie, trwa ono tyle samo, czyli 5,5 sekundy. Oczywiście 5,5 sekundy w Battlefieldzie to wieczność, ale jeżeli chodzi o karabiny maszynowe, te przynajmniej zasilane taśmowo, jest to najniższa dostępna w Battlefieldzie 4 prędkość przeładowania, także można powiedzieć, że w końcu w czymś PKP będzie nam przewodzić. Zaraz po dziale związanym z amunicją odnajdujemy grafikę, która prezentuje nam odrzut tego karabinu. I trzeba przyznać, że tutaj wiadomości po raz kolejny nie są najlepsze. Jeżeli chodzi o odrzut horyzontalny, to zarówno w lewo, jak i w prawo mamy 0,4, co jest wartością dużą albo bardzo dużą nawet. A jeżeli chodzi o wartość pionową, to mamy tutaj aż 0,55. Tak więc w związku z tym, że używamy dość ciężkiej amunicji, dość wysokiego kalibru i dość mocne obrażenia potrafimy nimi zadać, ten karabin będzie nam mocno skakał. To będzie jedna z podstawowych jego wad poza niską szybkostrzelnością,
ale jak sobie z tym radzić oraz jakich dodatków użyć, aby troszkę tą sprawę polepszyć, o tym powiemy sobie później. Na razie wspomnijmy jednak o czymś, co jest takim światełkiem w tunelu w tym dziale i co jest bardzo istotne po raz kolejny, jeżeli chodzi o sposób używania PKP. Otóż mnożnik dla pierwszego wystrzału wynosi 0,65 i jest to wartość mniejsza od jedynki. Co to oznacza? Oznacza to, że każda pierwsza wystrzelona kula z serii będzie miała odrzut niemal o połowę niższy od nominalnego. Tak więc można powiedzieć, że z tych 0,4 w lewo oraz w prawo zrobi nam się 0,25, a z tego 0,55 zaledwie 0,3. Ci z Was, którzy są nieco bardziej wprawieni w boju, zapewne domyślają się, że stosować warto tutaj będzie bursty, nawet microbursty czy też tap fire, tak aby zachowywać jak najlepszą dokładność, szczególnie na średnich oraz średnio długich dystansach. Zanim jednak przejdziemy sobie do spraw związanych ze sposobem używania tej broni, powiedzmy sobie jeszcze na zakończenie statystyk kilka słów o dokładności ognia w zależności od sposobu strzelania oraz poruszania się. Niestety, tak jak w przypadku większości karabinów maszynowych, ADS nie jest zbyt dokładny. Ten w sytuacji, w której nie poruszamy się, wynosi 0,3, gdy natomiast choć lekko strajfujemy, wynosi aż 2. Tak więc pamiętajmy o tym, aby starać się nie poruszać. Stosujmy tutaj taką taktykę. Strzelamy, przemieszczamy się, odszukujemy cel i strzelamy. Seria, ruch, seria. Jeżeli zaczniemy się poruszać podczas ADS-u, większość naszych strzałów będzie niecelnych. Ja jestem osobiście przyzwyczajony do ciągłego strajfowania, aby stać się trudniejszym celem, a w tym przypadku musiałem się ograniczyć, w tym przypadku starałem się przynajmniej na chwilę używania PKP właśnie tego oduczyć. Jeżeli chodzi o hipfire, to jest on bardzo niedokładny, nawet w przypadku, kiedy nie poruszamy się, wynosi aż 5,5, tak więc nie polegajmy na nim za bardzo, starajmy się przymierzyć w każdej sytuacji, ponieważ biorąc pod uwagę to, jak rozrzucać będzie nasze kule, mamy niewielkie szanse na to, aby z biodra kogoś nawet na najbliższym dystansie ustrzelić. I w tym momencie statystyki sobie kończymy i przechodzimy do dodatków oraz akcesoriów, które mają nam PKP nieco ulepszyć. Dzisiaj wyglądać to będzie troszkę inaczej niż zwykle, ponieważ zaproponuję Wam dwa zestawy, co związane jest z tym, że ten karabin ma bardzo rozrzucone statystyki w różnych działach. Otóż pierwszy zestaw to będzie zestaw na krótki dystans, na CQC, taki właśnie, który raczej preferowałbym chociażby w trybie dominacji, w którym go testowałem. Otóż jeżeli chodzi o optykę, to oczywiście wybierzemy sobie jeden z kolimatorów, ja tak jak widzicie z uwielbieniem nadal korzystam z Kobry. Jeżeli chodzi o akcesoria, to można sobie wybrać powiększenie razy 2, aby skorzystać z niego ewentualnie na tych średnich odległościach. Jeżeli chodzi o lufę, to proponowałbym zastosowanie tłumika. Mamy i tak niską prędkość wylotową, więc obniżenie jej do poniżej 500 metrów na sekundę nie będzie aż taką tragedią, a to, że pozostaniemy niewidoczni na minimapie, da nam sporą przewagę i w pewien sposób zrekompensuje niską szybkostrzelność, tak więc to jest właśnie nakładka na lufę, którą bym proponował. Jeżeli chodzi o element podwieszany, to oczywiście zastosujemy tutaj chwyt krótki. I tak właśnie wyglądałby zestawiony PKP Pechenek na krótkie dystanse. Jeżeli chodzi o zestaw numer 2, czyli zestaw na dystanse średnie oraz średnio długie, to z optyki wybrałbym coś ze średnim przybliżeniem, najlepiej moją oczywiście ulubioną prizmę. Jeżeli chodzi o akcesoria, to ten slot pozostawimy sobie pusty. Powiększenie razy 2 nie znajdzie tutaj zastosowania ze względu na wybraną optykę, a jeżeli chodzi o jakikolwiek inny dodatek, to tylko zdradzał on by naszą pozycję, praktycznie nie dając żadnego pozytywnego efektu. Przechodząc do nakładki na lufę, musimy zadecydować, czy lepiej idzie nam rekompensowanie odrzutu poziomego, czy też pionowego. W pierwszym przypadku zastosujmy sobie hamulec wylotowy. W drugim przypadku, gdy wolimy, żeby lufa nie skakała nam to w lewo, to w prawo, wybierzmy kompensator i to jest właśnie wybór, w którego stronę ja bardziej bym się skłaniał. Jeżeli chodzi o element podwieszany, to już w zależności od tego, jaki tryb oraz na jakiej mapie będziemy grać. Jeżeli będziemy chcieli być bardziej stacjonarni, to możemy zastosować sobie tutaj dwójnóg.
Wtedy naprawdę będziemy mogli dobrze powstrzymywać kolejnych nacierających przeciwników, zamykając chociażby korytarz czy też jedną z flank. Jeżeli jednak będziemy chcieli być bardziej mobilni, zastosujmy sobie tutaj chwyt pochylony, który razem z tym współczynnikiem dla pierwszego wystrzału poniżej jedynki, wynoszącym 0,65, obniży nam odrzut przy pierwszej kuli do takiego stopnia, że będziemy w stanie naprawdę super precyzyjnie trafiać ten pierwszy strzał. Wtedy takie microbursty, jedna góra, dwie kule, nawet na odległościach pomiędzy 75 a 150 metrów, mogą okazać się zabójczo skuteczne i gwarantuję wam, że zaskoczycie niejednego przeciwnika. Podobnie było ze mną, z tym, że ja byłem po drugiej stronie, ja byłem po stronie osoby, która ten karabin używała i także zostałem zaskoczony. Otóż na początku nie wydawało mi się, aby jakoś szczególnie mógł on przypaść do mojego gustu, ponieważ ja preferuję troszkę inny styl, a jednak coś w nim było. Grało mi się naprawdę fajnie i jeżeli chodzi o moją subiektywną ocenę, to przyznam tutaj solidne 7 punktów. Oczywiście nie możemy zapominać o jego wadach, o bardzo niskiej prędkości wylotowej, o dosyć niskiej szybkostrzelności, ale z drugiej strony ten bardzo dobry damage model nadrabia tutaj dość sporo i jeżeli tylko będziemy potrafili dobrze z niego skorzystać, pamiętajmy tap fire, góra burst fire i nie poruszamy się podczas strzelania, wtedy może on naprawdę dobrze się sprawdzać. Na tym sobie powoli dzisiaj zakończymy. Jak zwykle przypominam wam o tym, abyście zagłosowali na temat odcinka przyszłotygodniowego. Zachęcam was także do lajkowania, subskrybowania oraz dodania portalu do ulubionych, jeżeli film wam się spodobał. A ja tymczasem odmeldowuję się, mówił do was jak zwykle Miniu z PTFO.pl.